Biegul.pl, Piotr Herman, cześć. Środa, 2 czerwca, piękny, słoneczny poranek w moim parku. Właśnie poszyglądałem się harcom wiewiórek, które szalały tutaj na łące. Przy wtórze ptasiego świergotu w ogromnej ilości. Może nawet go usłyszysz sobie tam po swojej stronie. Jeśli środa, to dziś mamy premierę nowego odcinka OSS Okiem Służb Specjalnych, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Na Twojej ulubionej platformie podcastowej, na kanale YouTube, a także na blogu, ponieważ na blogu znajduje się zarówno odnośniki do tego odcinka, możliwość ściągnięcia, jak i transkrypcja całego odcinka. Ja go odsłuchałem już po zmasterowaniu. Muszę powiedzieć, jestem zadowolony, jest świetny, masa ciekawych informacji, które dotyczą DEFY, dotyczą osobowych źródeł danych i tego, w jaki sposób klasyfikowano przed wojną, w jaki sposób z nimi pracowano. To nie jest dwójka, pamiętaj, to jest DEFA, defensywa polityczna, czyli policja, polska policja polityczna. Poza tym dzisiaj opublikowałem drugą infografikę, która nas przepięknie doprowadzi do samego kursu podstaw CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, Corporate Security Intelligence. Grafika fajna. Mam nadzieję, że wczorajsza również Ci się podobała. Zapraszam, zobacz sobie, znajduje się zarówno na Instagramie, jak i na fanpage'u bloga na Facebooku. Dobra. Tak się rozglądam, bo w parku nie jestem sam. Będę się wspomagał swoimi notatkami, żeby nie zgubić toku głównego myślenia dzisiaj. Musiałem się też troszeczkę przygotować. W punkcikach sobie wypisałem, co chciałbym Ci dziś powiedzieć. A dziś bardzo chciałbym Ci opowiedzieć o czymś takim jak strategiczny kwadrat. Jest to kwadrat strategiczny von Clausewitza. Von Clausewitz to był taki Prusak, który był teoretykiem wojskowości. Napisał bardzo znaną książkę, którą do dzisiaj wałkuje się zarówno na uczelniach wojskowych, jak i no, na Zachodzie. Ja nie wiem, czy u nas w Polsce, nie spotkałem się w szkołach biznesowych różnego rodzaju, ponieważ to, czego naucza von Clausewitz w zakresie strategii, fantastycznie nadaje się zarówno do sfery militarnej, jak i do biznesu, a także do życia codziennego, do indywidualnych wyborów każdego z nas. Okej, o czym mówi? Mówi o tym, jak prowadzić kampanie zwycięskie. Aha, zanim ja do niego przejdę. Dostałem kilka takich informacji po którymś z odcinków, tym, w którym mówiłem o czterostopniowym kodzie kolorów reagowania, czy też świadomości zagrożenia. Że mówiłem o czterech zachowaniach. Ja mówię, te zachowania, tak, to było, kiedy jest w twoją stronę zagrożenie. Atakujesz, uciekasz, puszysz się, tak, czyli pokazujesz siłę, albo po prostu poddajesz się temu. I zarzucono mi, że jest jeszcze piąty, przecież jest jeszcze obrona. Nie do końca. Widzisz, obrona i atak to jest awers i rewers tego samego zagadnienia. Kiedy mówimy o obronie, mówimy również o ataku, ponieważ mówimy o konfrontacji fizycznej. Mówimy o agresji, którą trzeba z siebie wykrzesać, żeby się bronić, tak? Czyli zaatakować tego, który cię atakuje. Tak naprawdę obrona i atak nie różni się co do technicznych aspektów, natomiast różni się co do motywacji. Dlatego kiedy mówię o obronie, kiedy mówię o ataku, mam na myśli atak. I nadal to, co w świecie zwierząt obowiązuje, tak? Atak, ucieczka, pokaz siły, poddanie się. To nadal obowiązuje tak normalnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj będziemy mówili o ataku, ale jak zaraz się przekonasz, również obrona jest atakiem. Atakiem, dzięki któremu można prowadzić zwycięską kampanię. Kiedy, jak, już Ci to mówię. Wyobraź sobie... A nie wyobrażaj sobie. Wiesz co, jeszcze mam taką jedną uwagę. Clausewitz, von Clausewitz, to jest ten gość, który powiedział taką rzecz. Wojna jest kontynuacją polityki, tylko innymi środkami. I wyobraź sobie, że Sowieci to właśnie powiedzenie przemienili i stwierdzili, że polityka
jest prowadzeniem wojny, tylko innymi środkami. I teraz to chodziło o to, że pokój jest tylko jednym z etapów w czasie prowadzenia permanentnej wojny i mieliśmy to, co mieliśmy. Dobra, wracamy do Clausewitza i teraz powiem Ci, jak ten kwadracik wygląda, po co? Żebyś wiedział, jak prowadzić zwycięskie kampanie, kampanie sprzedażowe, kampanie marketingowe i jak radzić sobie świetnie w życiu, żebyś identyfikował, jakie są uwarunkowania, w których działasz i tak naprawdę, co jest skuteczne, a co nie. To musisz wiedzieć. Wyobraź sobie taki kwadrat. Zwykły, piękny kwadrat. Dzielisz go na cztery ćwiartki. Cztery ćwiarteczki. I teraz tak. Jeśli chodzi o... Lecimy. Prawa górna. Prawa górna ćwiartka, tam masz ofensywę. Lewa górna, tam masz defensywę. Pod nią, lewa dolna, masz... To się nazywa... Oj, uciekło mi. Uciekło. Już wiem. Oskrzydlenie. I jeśli chodzi o prawą dolną, ostatnią pustą, której nie wiesz, to partyzantka. To jest wojna partyzancka. I teraz zapamiętaj. To jedno po dzisiejszym chciałbym, żebyś zapamiętał, bo zobaczysz, że będzie Ci naprawdę dużo łatwiej. W życiu i w biznesie. Mianowicie, tu mamy kwadracik. Prawa górna jest dla firm, które są firmami numer 2 na rynku. Nie firmami numer 3, 4, 5, 10 i nie są liderami. To są te firmy, które ścigają liderów i chcą zająć ich pozycję. To są firmy numer 2. Dla nich jest ofensywa, atak. Tylko dla nich. To co jest dla liderów? Dla liderów jest ćwiartka lewa górna, czyli defensywa, obrona. Obrona, ja zaraz szybko Ci to scharakteryzuję, natomiast obrona, to musisz zapamiętać. Teraz dolna, lewa ćwiartka, czyli oskrzydlenie. Dla kogo jest oskrzydlenie? Oskrzydlenie jest dla wszystkich mniejszych firm, nie malutkich, dla mniejszych, dla tych 3, 4, 5 na rynku. Dla nich jest oskrzydlenie. I dla wszystkich innych firm, szczególnie tych malutkich, lokalnych, regionalnych, dla nich są wojny partyzanckie. Dla nich jest partyzantka. To jest ich siła, to jest ich broń. Masz to? To teraz sobie wyobraź tak. Działania ofensywne, czyli te dla firm numer 2. One polegają na dokładnym rozpoznaniu pozycji lidera, na znalezieniu słabego punktu i na zaatakowaniu na jak najwęższym froncie, na którym jest to tylko możliwe, tak? Nie atakujemy całej firmy, nie atakujemy, bo lider jest za mocny, no. Nawet jeżeli lider ma porównywalne siły do nas, on będzie stosował inną strategię i nie mamy szans atakować go na szerokim froncie, tylko na wąskim froncie. Przejdźmy teraz do lidera, czyli defensywa. Defensywa, obrona. Lider szanuje siły i środki. Żeby atakować, trzeba mieć potężne siły i środki. Żeby bronić, można mieć znacznie mniejsze siły. Dlatego lider kontroluje ruchy przeciwnika. Jego przeciwnikiem są firmy numer 2. To nie są firmy mniejsze, 3-4. Zawsze ten, który go ściga. I teraz polega sama obrona polega na blokowaniu konkurencji, szczególnie wszystkich ruchów konkurencji, szczególnie tych mocnych. Niektóre ruchy można sobie odpuścić, ale wszelkie mocne ruchy konkurencji należy zdecydowanie mocno blokować. Mówiłem, że trzeba mieć na to wystarczające siły i środki, no ale tak to działa. I teraz taka ciekawostka, najlepsza, najlepiej działająca strategia obronna, strategia defensywna, to, sorry, musiałem się podrapać, to atak samego siebie. Brzmi to strasznie dziwnie, ale już Ci powiem, o co chodzi. Często przytaczam ten przykład normalnie w rozmowach prywatnych nawet, żeby zobrazować to. Zawsze się pytam, co jest konkurentem dla batona Mars. Wszyscy mówią, no Snickers. A to jest nieprawda. Dla batona Mars konkurentem jest Nestle. Natomiast Snickers to też jest produkt tej samej firmy Mars GmbH, to zresztą firmy rodzinnej. Snickers i Mars to te same produkty. Produkty tej samej firmy atakują samych siebie. Genialne, nie? I takich przypadków mamy znacznie, znacznie więcej. Jeśli chodzi o firmy mniejsze niż poprzednio, tak? Mniejsze niż lider, mniejsze niż te firmy numer 2,
one stosują oskrzydlanie, zachodzenie z boków. Czyli polega to na atakowaniu na niezdobytym dotychczas obszarze. Nawet jeżeli na ten obszar wchodzą firmy numer 1, liderzy numer 2, to nadal mniejsze firmy mają na tym, w tej strategii szansę. Dlatego, że ścigają co prawda tych, którzy mają większe siły i środki, liderów i firmy numer 2, ale nadal mogą zdobyć ten obszar. Firmy numer 1, firmy numer 2, one są skoncentrowane na walce na głównym obszarze. Obszar niezdobyty, no to jest ten obszar, w którym może im pójść, może im nie pójść. To jest dla nich nieznane, to jest dla nich terra incognita. A firmy mniejsze mają szansę tam właśnie zostać liderami, a niektóre firmami numer 2 i ścigać się na tym niezdobytym dotychczas obszarze. Na tym polega oskrzydlanie w biznesie. Zresztą nie tylko w biznesie, bo w sferze militarnej również zachodzimy z boków. W końcu... Aha, i tutaj chodzi też, żeby nie zapomnieć, taką kropeczkę zrobiłem, podkreśliłem sobie. Tu chodzi o to, że ten atak jest zawsze atakiem z zaskoczenia. Zresztą element zaskoczenia jest bardzo istotny przy każdym rodzaju ataku. To jest odrębna kwestia. I w końcu mamy wojny partyzanckie, tak? Czyli dla tych wszystkich maluczkich, dla maluczkich, znajdujemy niszę. Ale to musi być taka nisza, która jest na tyle mała, że my, ci maluczcy, możemy i musimy ją obronić. Po prostu ona może być naprawdę malutka, ale my musimy być w stanie ją obronić. Wtedy wojna partyzancka ma jakikolwiek sens. Ale tu się ludzi nas chodziło mimo wczesnej pory. W szoku jestem. Dwie zasady trzeba zawsze stosować i o nich pamiętać. Po pierwsze, bez względu na to, jaki odniesiemy sukces, nie wolno nam zachowywać się nigdy jak liderzy rynku. Ta nisza jest mała. Nigdy nie przyjmujemy strategii i zachowań lidera firmy numer 2, 3, 10. Bronimy bardzo małego terytorium. Takiego, jakiego jesteśmy w stanie. I to jest zasada numer 1. Zasada numer 2 polega na tym, że musimy być przygotowani do tego, żeby ujawnić się znienacka. Co to oznacza? To oznacza, że musimy dokładnie dobrze być przygotowani do tego, że nagle pojawimy się na rynku, nagle ludzie zaczną nas identyfikować, zaczną wiedzieć, kim jesteśmy, tak? My, nasza firma. Do tego musimy być przygotowani. To nie może być nagle, że wyjdziemy i nie wiemy, co dalej. Jak partyzanci. Musimy być do tego gotowi. Strasznie wiem, że się plączę, jak to mówię, ale po prostu tyle ludzi w tej chwili koło mnie przechodziło, że tylko obserwowałem, co się dzieje i tym byłem bardziej zainteresowany. Dobra, na tym polega wojna partyzancka. I teraz tak. Zobacz, jeżeli prowadzisz biznes albo w swoim życiu, zobacz, gdzie jesteś, zobacz, jakie są twoje uwarunkowania i zobacz, czy przypadkiem nie popełniasz błędu, czy nie zachowujesz się na przykład jak lider, a jesteś kimś maluczkim i zamiast defensywy stosujesz, oskrzydlenia stosujesz defensywę albo ofensywę, albo nie daj Boże wojnę partyzancką, podczas gdy ty powinieneś zajmować się defensywą, tak? No, warto sobie to uświadomić. Dlatego dzisiaj chciałem ci o tym powiedzieć, o kwadracie strategicznym. Oczywiście to jest tylko taka zajawka. Ja o nim bardzo dokładnie mówię na szkoleniach dla strategów biznesowych, na które również bardzo serdecznie się polecam. I o tym też będzie chociażby na tym kursie podstaw CSI. Oczywiście w takiej formie mocno okrojonej, ponieważ to jest ogromny temat. W ogóle temat strategii, a od kwadratu strategicznego trzeba wyjść, ponieważ wszystkie strategie są na nim dokładnie zbudowane. Tyle chciałem ci o nim opowiedzieć. Życzyć ci miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!